Cześć! Witam Cię w lekcji o czasie Present Continuous. Mega, mega przydatna struktura. Przygotowałam dla Ciebie prezentację, która ułatwi Ci opanowanie wszystkiego, co jest potrzebne, aby śmigać w tym czasie. Popatrzmy najpierw, po co w ogóle coś takiego, o takiej długiej nazwie. Jeśli chcesz mówić o tym, co robisz w tym momencie, co się dzieje w danym momencie, to właśnie tak będą wyglądać Twoje zdania. Powiesz na przykład, I am having breakfast now, czyli zjadam teraz śniadanie. She is reading a book at the moment. Ona czyta książkę w tym momencie. Prawda? Co się dzieje w danym momencie? W tym momencie ona czyta książkę. I jeszcze jeden przykład, we are playing games. Zobacz, nie ma tutaj, że ani teraz, ani w tym momencie, ale wiemy to właśnie dlatego, że używasz present continuous. Druga sytuacja, w której nie obejdziesz się bez tego czasu, to kiedy coś jest tymczasowe. Niekoniecznie takie w tym momencie, w tej sekundzie, w tej minutce, ale w bardziej szeroko rozumianym teraz. Co mam na myśli? Spójrz. I am staying at the campsite, czyli jesteśmy na obozie, prawda? To jest zwykle tydzień, czasem 10 dni, no góra 14. Czyli coś, co trwa teraz, ale to teraz robi się trochę bardziej napakowane. Spójrz na drugi przykład. She is having an English class this term. W tym semestrze ona uczy się angielskiego, ma zajęcia z angielskiego. To jeszcze dłuższe teraz. They are watching TV series on Netflix. Odcinek trwa, zależy czego, 20 minut, 30, może 60. Widzisz, na pewno nie minutę, ale też powiesz teraz, zarówno o semestrze, o roku, o miesiącu. Trzecia sytuacja, w której musisz i chcesz używać present continuous, to kiedy masz coś zaplanowane. Dokładnie tak samo mówisz po polsku. Po lekcjach idę do dentysty. Du, 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 du. Czyli brzmi to jak idę. Idę teraz, a przecież siedzę tutaj. A mówię o tym z wyprzedzeniem, bo mam to zaplanowane. Czyli jeśli wiem, że co się wydarzy, na przykład, że w sobotę gotuję obiad. Ciężka sytuacja jest to dla mnie. No jest to zaplanowane, dobra, robię to. I am cooking dinner on Saturday. Tak? Spoko, ja to zrobię. He is doing his homework at the weekend. No on będzie to robił w weekend. Spoko, mamo, nie robię tego dziś, robię to w weekend. Mam to w kalendarzu, mam to, na stówę się to dzieje. I you are running tomorrow. Zobacz, wkleiłam tu zdjęcie z maratonu. To jest rzecz, do której się no, człowiek przygotowuje. Nie da się tak iść do maratonu, że dobra, jutro pobiegnę. Nie, to są długie miesiące, lata przygotowań. Popatrz jeszcze raz, tutaj nasz kod szkolny Cynamon pomoże Ci zbudować poprawne zdanie w present continuous. Co jest potrzebne? Zawsze podmiot. Co się pod tym kryje? Osoba albo rzecz. No, kto coś robi w tym zdaniu? Potem potrzebny jest nam, i to jest ta druga łapa kota, bo spójrz, każda z tych części składowych poprawnego zdania w present continuous to jest jedna łapa naszego kota. Kot pomoże Ci wszystko zapamiętać. Druga łapa, czyli czasownik be, ale Ty już dobrze wiesz, że be to jest I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Zgadza się? To nie ma I be, tylko jest I am. No tak jak po polsku, nie mówisz przecież ja być, ty być. Ja jestem, ty jesteś. Wiesz to przecież. Trzecia łapa zatem, czasownik, który znasz albo sprawdzasz w słowniku, jeśli chcesz powiedzieć coś, czego jeszcze wcześniej nie mówiłeś czy nie mówiłaś. I do tego czasownika dokładasz ing. Czwarta łapa. She, pierwsza łapa, is, druga, walk, czyli chodzić, ale potrzebna nam czwarta łapa, czyli ing. She is walking. Nie pozbawiaj
żadnej z czterech nóg. Zobaczmy może jeszcze w tabelce. Zdanie twierdzące, jak je ułożysz? No już wiesz, kot ma cztery łapy. I am playing. She is playing. You, they, my, wy, oni, kto będzie chciał, are playing. Popatrz, ułożymy zdanie przeczące i tu też playing zostaje nietknięte. A operacja zaprzeczenia, no bo przecież nie zawsze się zgadzasz w życiu, odbędzie się na be. I am not playing. No, I am teaching you. He is not playing. He is studying. Mm-hmm. We are not playing. Pytanie. Pytanie. Kot przychodzi z pytajnikiem. Zobacz, odwróciliśmy kolejność. I am playing zamieniło się na am I playing? Is she playing? Look at the cat. Is she playing? Skoro pytanie, to i odpowiedź. Are you playing? Yes, I am. Albo no, I'm not. I tyle ci wystarczy. Is he playing? Yes, he is. No, he isn't. Hmm? Are we playing? Are we having fun? Dobrze się bawimy? Yes, we are. No, we aren't. Zobacz, jeszcze raz dla przypomnienia, żebyśmy mieli tu jasność w sprawie tego be. I am, możesz skrócić do I'm. You are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. I am not, to I'm not. Tu nic więcej nie wymyślimy, ale are not, to aren't. Zobacz, bardzo często w swoich zdaniach, w tej strukturze, będziesz używać takich wyrazów jak now, czyli teraz, at the moment, dosłownie w tym momencie, at present, to w teraźniejszości, w obecnej sytuacji, these days. No też obecnie, no w tych dniach, no these days takie trochę szerzej rozumiane, jak to obecnie młodzież. No na pewno słyszałeś kiedyś coś takiego. A today dzisiaj. Dziś wieczorem, tonight. Takie wyrażenia od razu ping będą zapalały żarówkę, że aha, to muszą być cztery łapy. Zobacz, ja zrobiłam to dla ciebie z kotem w czterech przykładach. Zobaczmy, co ten nasz cynamon mówi. Mówi tak, I am playing games now. Czy mamy cztery łapy? Przyjrzyjmy się temu. Mamy I am playing. Mamy już cztery łapy. A jeszcze mamy dołożone now na końcu. She is watching TV at the moment. Mamy she, mamy is, super, be już jest, watching TV at the moment, ekstra. They are cooking dinner at present. No, obecnie oni się tym muszą zajmować, gotowaniem obiadów. Mamy wszystko, przypatrz się dobrze, jest kto, jest be odmienione, jest cooking, super. No to ostatnie, we are running today. To teraz zabawmy się w taką sytuację. To jest zdanie twierdzące, prawda? No, trochę będziemy żonglować, jak piłeczkami będziemy żonglować tymi zdaniami, to spróbuj z tego zrobić przeczenie. No bo co? No grasz teraz w te gry? No nie grasz, oglądasz teraz gramatykę, jest robota, to jest nauka. No fajnie jest, ale jednak gry to nie są. Więc I am not playing games now. Albo krótko, I'm not playing. Zapytajmy się. To się fik przestawiało kolejność i mamy am I playing games now? No jakby ktoś miał wątpliwości. Am I playing games? Czy ja tu w gry gram? No, I'm not. Super, to było teraz drugie zdanie kota Cynamona. She is watching TV at the moment. Jest to zdanie tak, zdanie z plusem, dodatnie zdanie twierdzące. Ona ogląda. Nie, ach, już ci podpowiedziałam, ona nie ogląda. A jak zapytamy, zobacz na to pierwsze, wyjściowe i tam się zamienia kolejność, żeby mieć zdanie z pytajniczkiem, kiedy nie wiemy, czy ona ogląda, czy nie ogląda, to
Zaczniemy od is she watching TV at the moment? Trzecie zdanie kotacy na Mona, they are cooking dinner at present. Jest to zdanie twierdzące. Zobacz na pytanie i na przeczenie. Jasna sprawa? Dobra, zdanie z plusem. No to zdanie z minusem, czyli my nie biegamy. Jak to powiesz? We aren't running today. Mhm. No to ja poproszę jeszcze, zapytajmy się. Biegamy? Biegamy? Nie biegamy? Jak to jest z tym wieczorem naszym? Pierwsze słowo w twoim zdaniu to are we running today? Mhm. Super. Mamy to. Mamy, zdania są załatwione. No to mamy tak. Mamy zdania, które musisz stworzyć sam. Próbujmy. Let's practice. Toby, this is Toby. No to jak to będzie, że Toby gra teraz na gitarze? Toby is playing the guitar. Mam nadzieję, że twoje zdanie brzmi tak samo. Popatrzmy na drugie. Przykład drugi. Ja ci podpowiem, że work, to znaczy pracować, no tak na wszelki wypadek, czyli co, my nie pracujemy, czyli my musimy powiedzieć na nie takie zdanie. Które z tych zdań, które widzisz, to będzie zdanie na nie? We aren't working today. We, czyli aren't. Mm-hmm. Przykład trzeci. Mm-hmm. Spotykamy się po szkole. She, czy ona spotyka cię po szkole? Czy się spotka z tobą? Ona. Is she meeting you after school? Ja tutaj się uczę. Be quiet. Psz. Ja się uczę, czyli I am studying now. Psz, be quiet. I am studying. Cztery łapy są. I am studying. Jest, są. On the sofa. Lie. Mamy to rzadkie słówko leżeć. Rzadkie, tą rzadką końcówkę, co to się tam zmieniało, pamiętasz? No dobra, ale po kolei. Oni, czyli Are they lying on the sofa? Yes, they are. Leżeli tam. Kate. Nie słucha ciebie. No nie, tutaj ma muzykę, czyli Kate. Kate to dziewczyna, czyli tam sobie bi odmieniasz i wychodzi nam Kate isn't listening to you. She's listening to music. Teraz jeszcze jedno ćwiczenie dla ciebie, żebyś naprawdę śmigała w tym czasie, to pokażę ci króciutkie filmiki i będziemy mówić, co się tam dzieje, what's happening. Co się dzieje na tym filmie? What is happening? Look at the girl. She is laughing. Ha ha la ha ha, laugh, śmiać się. She is laughing. Drugi filmik. What is happening? What is going on? What is happening? He is riding a bike. Yes, he is. What is happening? Look at the people. Whoa! They? Come on, move na głos. They are jumping. Yes, they are. What is happening? Mm-hmm. My work, pracować było. We, a cztery łapy, będę ci podpowiadać. We are working. Jeśli jeszcze te zdania nie wskakiwały ci tak szybko, obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Możesz wrócić do niego przed kartkówką w szkole albo kiedy będziesz sobie chcieć przypomnieć, po co w ogóle te ingi, te bite, to jak to się składało, po co się tego używało i poćwiczyć to wspólnie ze mną. Pamiętaj, że do nagrania przygotowaliśmy też dla ciebie ćwiczenia. One też pomogą ci utrwalić to, co wspólnie opanowaliśmy teraz. Dziękuję ci za wspólną naukę. Zapraszam do kolejnego odcinka Gramatyki z Enzio. Bye!